szkolnego sprzyja różnego rodzaju podsumowaniom, refleksjom, jak również planom na przyszłość. Jest to czas intensywnej pracy zarówno w placówkach oświatowo-wychowawczych, jak również w Wydziale Edukacji i Sportu. Jesteśmy już po okresie rekrutacji do szkół podstawowych, przedszkoli. Jesteśmy w trakcie rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że w przedszkolach zostały wypełnione wszystkie wolne miejsca, około 400 takich wolnych miejsc było. Natomiast w szkołach podstawowych zabezpieczyliśmy około 700 miejsc, z czego 700 kilka zostało już w tej chwili obsadzonych przez dzieci w klasach pierwszych. Pierwszy rok wkraczania w reformę był nieunikniony, związany, pewne elementy pracy związane były ze zmianą zatrudnienia. Przypomnę, że gimnazja ulegają wygaszeniu, w związku z tym należało znaleźć miejsca pracy dla nauczycieli, którym zmniejsza się liczba godzin w szkołach podstawowych. Na dzień dzisiejszy mamy informację, że w większości potrzeby nauczycieli, jak również uczniów przede wszystkim, zostały zabezpieczone w odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w szkołach podstawowych. Nie mamy problemu, jeśli chodzi o pomieszczenie uczniów, bo przypomnę, przesuwają się uczniowie z gimnazjów do szkół podstawowych. W szkołach podstawowych udało się znaleźć miejsce. Jedynym takim spornym miejscem jest Zabobrze, kiedy mówimy o wygaszanym gimnazjum. Tam zostaną umieszczone klasy nauczania wczesnoszkolnego Szkoły Podstawowej nr 11, ale również znajdą tam miejsce trzy klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 8, z uwagi na to, że w macierzystym budynku Szkoły Podstawowej nr 8 nie możemy znaleźć miejsca dla nich. I tam są również główne siły położone, jeśli chodzi o remonty, dlatego że w gimnazjum nr 4 musimy dostosować budynek do potrzeb nauczania wczesnoszkolnego. Przede wszystkim zakup mebli, dostosowanie sanitariatów, ale również podjazd, bezpieczny podjazd. I tam już zaczynają się prace. Myślę, że jestem przekonany, że do końca września, do końca sierpnia te prace zostaną zakończone. Ogółem w tym roku na prace remontowe przeznaczamy w mieście, w placówkach oświatowych, około 2,5 miliona. Niezależnie od prac prowadzonych na bieżąco, prac konserwacyjno-remontowych, wykonywane są termomodernizacje kilku budynków. Otóż w przedszkolu numer 2, przedszkolu numer 4, w miejskim przedszkolu numer 11 i w miejskim integracyjnym przedszkolu numer 14 jest prowadzony remont już w tej chwili, polegający na termomodernizacji budynków. Takiemu samemu remontowi podlegać będą budynki zespołu szkół rzemiosł artystycznych, w których obecnie się znajdujemy, budynek główny i budynek przy ulicy Cieplickiej. Ogółem na remonty polegające na termomodernizacji w przeciągu 2 lat przeznaczonych zostanie 14 300 000, z czego w bieżącym roku wydanych zostanie na te cele około 12 milionów. Ostatni rok był bardzo pracowity dla jeleniogórskiej oświaty. W dzisiejszym programie poruszyliśmy tylko część tematów. O pozostałych powiemy za tydzień w kolejnym odcinku Wiadomości Samorządowych, na który gorąco Państwa zapraszamy.